audycja zrealizowana w ramach kampanii Zrób prezent sobie i środowisku, organizowanej przez UNEP GRID Warszawa, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. www.ekologicznydom.org. Twój interes. Pan Sławomir Galas, BASF Polska, ekspert kampanii EkoPrezent. Dzień dobry. Dzień dobry serdecznie. Pani. Rozmawiamy o termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Panie Sławomirze, wyobraźmy sobie sytuację, w której zdecydowałam się na termomodernizację. Dokonałam jej prawidłowo. Mhm. Czy żyje mi się lepiej? Czy ja widzę, jak czuję jakąś różnicę? Jeżeli pani to zrobiła tylko i wyłącznie izolując ściany zewnętrzne styropianem, no to może być to nie do końca taki efekt, jakby pani się spodziewała. Dlatego też, jeżeli robimy termomodernizację, to nie możemy oczywiście zapomnieć o tym, że mamy jeszcze drzwi, okna, mamy podłogi, dachy. Jeżeli to wszystko wykonamy w sposób właściwy, plus oczywiście te takie najczęstsze spotykane możliwości ogrzewania budynków jakimiś piecami gazowymi czy olejowymi, ich wydajność, ich efektywność też jest istotna. Dopiero wszystkie te elementy, jeżeli zostaną wykonane czy zastosowane zgodnie ze sztuką, no może mieć pani pewność, że będzie pani miała rzeczywiście znacznie lepszy klimat w mieszkaniu, poprawi się w każdym razie wyraźnie. Po co wydawać pieniądze na jakieś, bym powiedział, słabe docieplenie, skoro to nie będzie żadnego efektu? Czyli powinno być to dobre docieplenie, mówię o ścianach zewnętrznych, na przykład styropianem, podłóg, dachów i tak dalej, ale również powinno być to porządne okna, które są do zdobycia w Polsce. To powinno być dobre, wydajne piece. Powinniśmy zadbać również o to, żeby była odpowiednia wentylacja czy nawiew powietrza, żebyśmy mieli takie wrażenie, że mamy cały rok podobną temperaturę. Audycja zrealizowana w ramach kampanii Zrób prezent sobie i środowisku, organizowanej przez UNEP GRID Warszawa, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. www.ekologicznydom.org